wyjeżdżamy. Jest godzina 4:05. Auto całe zapakowane, jedziemy pierwsze odebrać łódkę, później nad wodę, ale to już zobaczycie później. Nie będę teraz nagrywał, bo jest ciemno. Słuchajcie, odebrałem łódkę, na razie jest pod plandeką, więc nie będę wam pokazywał więcej. Więcej wszystkiego nad wodą się dowiecie, co i jak. U Dawida też na kanale będzie otwarcie tej łódki. A jak na razie to się prezentuje tak. Pełny luk i wygląd dopiero po zdjęciu plandeki. Będzie tutaj oklejona pod spodem tutaj burta firmami wędkarskimi. Folia będzie nakładana. Także to dopiero wyglądu złapie, ale już jest naprawdę fajnie i grubo. Zrobiliśmy przystanek pod boat shopem. Kupiliśmy jakieś tam asortymenty, liny, pagaje, takie rzeczy, łódeczka zaparkowana. Wyruszamy już nad jeziorko. Słuchajcie, pierwszy okoń, pierwsza ryba na łódeczce, łódka ochrzczona, można powiedzieć. Stanęliśmy tutaj, możesz pokazać na pięknym spadzie. Zobaczcie to, jak się dno koloruje pięknie. My stoimy tutaj na 5 metrach, tutaj filetowy to jest 8 metrów i na tym spadzie tutaj łowimy i okonki wychodzą. Małe, bo małe, ale jeden za drugim, bo już wcześniej miałem jednego, ale nie nagrałem, bo mi spadł. Ile? 2 rzuty później i kolejny. Jest kolejny. Maluszki biorą, ale znaleźliśmy ławicę i jedziemy jednego za drugim. Magna. A zbierz go tych sigości. Z ciekawości. Widzisz, że masz 15? Chociaż? Co ty? A nie no, 15, faktycznie 15 mają. Ja tam miałem z 18. No, nie dłużej. Popatrzcie, pływamy po wodzie. Zdechły okoń. Nie wiem, czy na filmie to będzie widać, ale ten okoń to ma ze 45 cm, jak nie lepiej. Nie chcę go brać, bo już jest taki rozłożony, widać, ale tak w porównaniu do mojej ręki. No, grubo. I padnięty. Pan jakie żarty. No, on jest napuchnięty, tak jest, jak się ryba rozkłada, ale... No, szkoda. A my co? Łowimy dalej, coś tam popływaliśmy troszkę w trollingu. Ale jak na razie tylko z rana to okonie i bez wyników jakichś większych. Nie? No. Patrzcie, jest okonek u Damianka tym razem. Ogólnie tak, zmieniliśmy miejscówkę. Popływaliśmy tutaj po zbiorniku, pozwiedzaliśmy trochę na echo. Tak, te ławice są ustawione w tym miejscu. Teraz akurat nie ma, ale czasami przypływa fajnie. Szukamy cały czas miejscówek po jeziorze, zwiedzamy, testujemy silnik, jak on tam śmiga i dzisiaj taki dzień rekonesansowy. Bardziej niż łowienia, ale co jakiś czas, jak znajdziemy fajną miejscówkę, to stajemy i łowimy. Płyniemy bliżej, bo nas wciąga. Kolejnego okonka złowiem. Ile ma Dawanek mierzy? 17. No wypuszczamy. Jaskółka. No. Duża jaskółeczka i... Tamte kopytka, co łowiliśmy, ustały brania, no to... Zmiana przynęty, ile? 2 rzuty? I wyjechał. Ale już wszystko jest zapany. No. Do wody, Dawanek. Mamy ładną rybę. Przypuszczam, że to będzie piękny okoń. Pobiliśmy się ze cztery dychy okoń. A wcześniej nam otroli tylko z 30. Przygotowany jesteś? Będzie piękny okoń. Pyta się Danek, jak walczy 40, to właśnie tak. Och, ho, ho. O, jest, mówiłem, piękny okoń. Może nie ze 4. O, chociaż. O kurde. Po to tutaj się ustawiliśmy. A na to sądzie właśnie przypluł, widzieliśmy takie piękne ryby. Uhu. Odbieraj, hop. A to był dużo większy. Zdechły. Tak, dzisiaj był zdechły, to nagrałem wam wcześniej. Ma taki, to on miał łeb dotąd. On piękny okoń.
Gdzie jest ta miarka? Czy na łódce zmierzymy? Na łódkę zmierzymy. Zjedźmy. Dobra, czekaj. 40. Nie, mniej. 38. 36, 7, 38 prawie centymetrów okoń. Zobaczcie. Do wody. Czekaj, czego nas troszę ładnie. A zdjęcie o, chcesz? O, zdjęcie, nie. Dobra, do wody. Dzień drugi. Zaraz wodujemy łódkę. Jest godzina 6.15. O 6.00 wstaliśmy. Pakujemy się, robimy sprzęt. I wypływamy zaraz na wodę. Ogólnie w nocy padał deszcz, cały pokrał jest mokry z łódki. Wczoraj spłynęliśmy, bo padał deszcz. Tak, wczoraj wieczorem szybciej spłynęliśmy, bo burza była. Także po tym dużym okoniu już mieliśmy ile 5 minut łowienia i przyszła burza, dlatego musieliśmy zawijać. No i co? No i zaraz wypływamy, dzień kolejny, zobaczymy. Jest piękny okoń, może nie taki uważasz? Nie taki duży jak wczoraj, ale jest. Nie mogę go ruszyć, popatrz. Coś może być poprawka wczorajszego. Nie, mniejszy. Chociaż? O tak nie. Jak mi odprowadził. Znaczy co? Dawaj. Większy jeszcze niż wczoraj. Piękny. Większy niż wczoraj? Większy. Troszeczkę będzie większy. 40 będzie teraz. Nie, tak samo jak wczoraj mi się wydaje. No to są pięknie ubarwione wszystkie. Dobra, taki oto okoń, już mierzymy. Jest tu przybliż, ile ma? O, 40 równe, tak? Tam jest na 0, no nie, 39. Chociaż jak go tak przeciągniemy, to nie, 39 cm. Troszeczkę większy niż wczoraj. No. Strasznie ładnie nagramy, bo wczoraj mama nagrywała telefonem i tak chyba tam średnio wyszło to ujęcie wypuszczania. Gumka Spro, nowość. I tak, ładnie. Takie okonie tam mogę łowić. Dochodzi godzina 11, spływamy, bo jest taki upał, się nie da wytrzymać. W cieniu chyba 27 stopni pokazuje. Wypłyniemy sobie po obiedzie na spokojnie, teraz odpoczynek, bo jestem niewyspany po dwóch dniach, tak wstawania rano jest masakra. Także wypływamy po obiadku i działamy dalej. Słuchajcie, zrobiliśmy sobie przerwę po kolacji. I takie oto zdręgi biorą cały czas na mikrodziga. Nie wypływamy już na wodę, tylko ramy z brzegu, na mikro przynętki. Jedziemy jedna za drugą zdręga. Trzeci dzień na wodzie. Która jest godzina? 6 rano? No, gdzieś tak będzie. 6 rano wypływamy, tutaj łódeczka przygotowana. Płyniemy na tą górkę, co wyjechało ostatnio konie. Patrz. Malutki okonek. Przerzuciliśmy się na... Nic się nie dzieje. Jest godzina która? 8.53. Nic się nie dzieje normalnie na górkach. Przerzuciliśmy się pod trzcinki na mikrodzigi. Jakieś zdręgi, takie uklejki połowić w okonki. Palczaki, bo palczaki, ale są. Chociaż tyle. Do wody. Kolejny. Zabawa jest niesamowita z tymi okoniami. Jeden za drugim. Jeszcze na moją wędeczkę nazdam do 4 gram. To bajka. Bajka, zabawa. O. Teraz młody na mikrodzigi. O, już taki wymiarowy chyba, co? No. No to do wody. No przynętę, którą Kuba wymyślił. No, bo pokażemy, jaką przynętę wymyśliliśmy. No to w międzyczasie w ogóle wiąże ten węzeł. Popatrzcie. Mieliśmy takiego robaczka. Długiego, ukroiłem go w pół i
Założyliśmy na czoły raz co 1 gram i łowimy. Młody dowalił o konia. I za nim 3 były. Ale za nim poleciały jeszcze 3 kolejne, odprowadzały. Dawaj go. No, daj ci go podbiorę. Nie, bo ci się sepnie. No, ładny za 24. 3, nie wiem, jakoś tak, na pewno ponad 20. Wodujemy. Wodujemy? Wodujemy. Poszedł. Ale co ciekawe, 3 kolejne ci za nim szły, co nie? No, takie stado całe jakby. Ja się zwijałem i jakby się dopuścić nagle całe takie stado. Ja myślałem, że w ogóle glony za nim ciągnę. Za nim się zglony, ale to jednak zobaczyłem, że całe stado po prostu okoń za nim szło. Ja też takich podobnych. Cały czas jeden za drugim taki. Już nawet nie będę was zanudzał takimi, ale... Stoimy sobie spod trzcinek. Jeden za drugim wychodzi. Łowca. No tak, na szapki za 4 cm. Słab nawet 5 cm. Na taką gumę. Ja łowię na taką. W ogóle to jest killer tego wyjazdu. Te dwa największe okonie na tą gumkę. To jest gumka od Spro. 8 cm chyba ma, z tego co pamiętam. Damian młody ma ładnego okonia, 40. Tak. Popsałem łódką. Mam to wreszcie. W końcu. Wymęczone, co? Dałem mu mój kijek, mój zestaw. Jest. Może nie mniejszy niż nasze. Te... 30 i parę. 34, ale w końcu. Myślę. Marzyło mi się, że w końcu zrobić tego. Życióweczka. Tak. Jest. Chodź tu, chodź. O. Pokaż go. Weź go postaw. O, o. Dobra, mierzymy rybkę. Ile ma? 31,5, no. Do wody. No. No, ładny okoń. Widzisz? No, że pora... I ta sama gumka, co przy moich. Dałem Damianowi zestaw, bo chciałem, żeby teraz on złowił okonia. Od łódki. Po całą łódką, no. Tak. I na echo tutaj wypatrzył. Mówił, sprawdzał to na roboczny i mu pyta się mnie, ile to metrów. Mówię, o tak, ze 3-4 metry tutaj się cień odbił. I tu w ogóle szło stado i powiedziałem, no muszą być pod tym, za tym będą okonie i po prostu... Stał i na sonarze sobie wypatrzył i łowił. No, no dobra, wypuszczaj. No, życióweczka. Ile? 31,5? No. Klasa, piątka. Właśnie spakowaliśmy łódkę, spłynęliśmy z wody. Łódka już na przyczepie stoi. Przygotowujemy ją na jutro, bo już z tego jeziora odjeżdżamy. W planach mamy zamiar odwiedzić Wersminę. Tam dostaliśmy zaproszenie z Dawidem, ale Dawid nie może, więc jadę tylko ja. Sprawdzimy, co tam w wodzie pływa. No i co? No, nawet połowiliśmy na tej wodzie, mimo osoby słabe... O dziwo. O dziwo, mimo słabego okresu, bo okres był bardzo słaby, nie Damianek? Właśnie wszyscy ludzie miejscowi mówią, że są tu codziennie na wodach i nic nie łowią. Totalnie wyjeżdżają za zero, a nam się jakieś udawały okonie 40-30 łowić, więc nie wiem, dlaczego to zależy. Po prostu jest dobrze. No, jest dobrze. Tak jest, pomogę nam sonda namierzyć. No ale ogólnie tak, no miejscowi słaby okres mówią, że bardzo słabo jest od 2 tygodni na jeziorze i w ogóle, a nam się coś tam nawet udało złowić, więc jestem zadowolony. Łódka zapakowana, wędki wszystko spakowane, także wyruszamy rano o świcie, jedziemy na inne jeziorko, no i wracamy do domu. Czas dobieg końca. Jeszcze chciałbym dodać, że strasznie dużo mieliśmy odprowadzeń pod łódkę. Szczególnie na tym spadku, gdzie łowiliśmy te okonie duże, to ja tak samo miałem odprowadzenie jakichś 30 takich, jak dzisiaj na przykład złowiłem. Na płyskich wodach strasznie dużo takich 20, 15 nam odprowadzało i po prostu zauważyliśmy, że wszystkie okonie siedzą pod drzewami, jakby w cieniu, bo jakby chcą się... Przed słońcem chowały. No właśnie. Ogólnie ryba nie żerowała, był słaby okres do brań, ryba odprowadzała, niechętnie brała i w ogóle. Tak. Jak nawet jak były brania, to nie były łupnięcia, to były dosłownie takie siadania ryby. Także, no co mogę więcej powiedzieć? Tyle. Widzimy się jutro na innym jeziorze. Jest pierwsza ryba. Damianek ma małego szczupaka. Dzięki, ludzie. Ocie, co to było?
Czekaj, bo ja to nagrywam, nie widzę w ogóle co tu się dzieje, no. Dobra, jest. W trzecim rzucie. Walnięcie potężne. W dryfy sobie łowimy. A nawet nie wiem, czy wymiar ma. Nie ma na pewno. Aha, już po gumie. Jak po gumie? Dobra. Oj, faktycznie. Dobra, pokaż mi tutaj. Już nie zmierzę, proszę. O, 47. No. Taki szczupaczek. No, i do wody. Klasa. No to co, kończymy łowienie na Verse Mini. Jak tam, Damian? Jeden szczupak, nie? Ale i tak jest fajnie, bo 3 godzinki niecałe łowienie, nawet w sumie teraz sprawdziłem to 2,5 łowiliśmy, bo musimy się zawijać. No i co? Kończymy, wodujemy łódkę, znaczy nie wodujemy, wciągamy łódkę na przyczepkę i co? I do domu, na Rzeszów. Ale czas miło spędzony, fajnie połowiliśmy i się udało coś tam cyknąć.